Zarząd Powiatu Kraśnickiego od samego początku wspiera działania zmierzające do wzrostu gospodarczego i promocji potencjału ziemi kraśnickiej. Edukacja w szkołach średnich, służba zdrowia, drogi, a także wsparcie dla Straży Pożarnej i Policji to główne obszary działania samorządu powiatowego, który pomimo skromnych możliwości finansowych może poszczycić się znaczącymi sukcesami. Tylko w latach 2007-2011 łączne wydatki na inwestycje powiatowe to ponad 80 milionów złotych. Połowa tej sumy to środki zewnętrzne. Pieniądze, które napływają z Unii Europejskiej, pozwoliły na dokonanie prawdziwego skoku cywilizacyjnego powiatu kraśnickiego. Odmieniły one przede wszystkim polską wieś. W latach 2004-2014 samorząd powiatowy pozyskał ponad 111 milionów złotych ze środków zewnętrznych na realizację projektów modernizacyjnych, głównie w służbie zdrowia, drogownictwie, edukacji i opiece społecznej. 3 miliony złotych kosztowała termomodernizacja głównego budynku szpitala powiatowego w Kraśniku. Tylko do 2009 roku na zakup nowoczesnego sprzętu diagnostycznego wydano ponad 6 milionów złotych. W dzielnicy fabrycznej na ulicy Szpitalnej za prawie 4 miliony złotych zbudowano i wyposażono nową siedzibę przychodni i poradni. Z RPO województwa lubelskiego Kraśnicki Szpital otrzymał też ponad 4,5 miliona złotych na modernizację bloku operacyjnego, który składa się z 3 sal wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt. Drogi to wciąż największe wyzwanie dla władz kraśnickiego powiatu. Ich stan oczywiście byłby jeszcze lepszy, gdyby w budżecie można było zabezpieczyć większe środki na ich remonty oraz budowę. Jednak dzięki współpracy z samorządami gminnymi oraz zewnętrznemu dofinansowaniu powstały dziesiątki kilometrów nowych nawierzchni dróg, a wiele z nich udało się zmodernizować. To m.in. takie inwestycje jak remont nawierzchni drogi Marynopole-Budki Trzydnik Duży, przebudowa drogi Strzyżewice-Zakrzówek czy modernizacja odcinka drogi od Księżomierzy do Annopola. W samym mieście Kraśniku wyremontowano lub położono nową nawierzchnię na ulicy Słowackiego i Alei Niepodległości. Środki pozyskane na usuwanie skutków powodzi umożliwiły modernizację drogi Zalesie-Białowoda. Znaczne środki finansowe starostwo przeznacza także na bieżące utrzymanie kilkunastu placówek oświatowych na terenie powiatu oraz inwestycje w infrastrukturę szkolną. Największa z nich to budowa powiatowego centrum sportu i rekreacji przy Zespole Szkół nr 3 za ponad 13 milionów złotych, termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 oraz przedsięwzięcia dokonane wspólnie z innymi samorządami, np. oddanie do użytku w 2005 roku nowego budynku dydaktycznego i hali sportowej przy Zespole Szkół w Annopolu. Już w pierwszej kadencji rozwiązano także problem budynku małej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku, który przez kilkanaście lat niszczał. W 2013 roku rozpoczęto również budowę nowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2. Aktualnie trwa realizacja dużego projektu pod tytułem Powiatowy System Informacji Przestrzennej, który za pomocą internetu umożliwi każdemu mieszkańcowi wgląd w dane dotyczące poszczególnych działek i nieruchomości na danym terenie. Projekt ten realizowany jest we współpracy z wszystkimi miastami i gminami naszego powiatu, a starostwo pozyskało na ten cel 5 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych. W Domu Pomocy Społecznej w Gościradowie został zrealizowany projekt finansowany przez szwajcarsko-polski program współpracy, polegający m.in. na przebudowie i remoncie obiektów DPS oraz zagospodarowaniu terenów zielonych i szkoleniach pracowników. Duże znaczenie mają także przedsięwzięcia oświatowe podnoszące jakość oferty edukacyjnej dla młodzieży.
Wiosną 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim. Jego realizacja zakończy się w 2015 roku. Uczestnikami projektu jest 700 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i przedszkoli. Ponad 400 uczniów szkół zawodowych odbywa w 2014 roku staże u pracodawców na terenie powiatu kraśnickiego. Całkowita wartość tego projektu to kwota 3,5 miliona złotych. To nie tylko staże, ale również doposażenie pracowni szkolnych w 3 powiatowych placówkach w wysokiej jakości sprzęt i urządzenia. Władze kraśnickiego powiatu mają więc przy ograniczonych możliwościach finansowych sporo sukcesów, ale na nich nie poprzestają. Wspólnie z innymi samorządami powiatowymi województwa czynione są starania dotyczące pozyskania wielomilionowych kwot na dalszą modernizację szpitali oraz dróg powiatowych i pieniądze na rozwój szkolnictwa zawodowego.